Hej! Dzisiaj jesteśmy w... Witamy was w domku, 26-piętrowym domku na drzewie. Dzisiaj jesteśmy w 26-piętrowym na drzewie. 26-piętrowym domku na drzewie. Dzisiaj jesteśmy w 26-piętrowym domku na drzewie. Co się tu dzieje? No bo jesteśmy dzisiaj w 26-piętrowym domku na drzewie. Dzisiaj jesteśmy w 26-piętrowym domku na drzewie. Teraz ja mówię. Teraz ja mówię. Witamy was z czwartego piętra bloku. To jest trzecie. We Wrocławiu. A my akurat na trzecim, przepraszam. Nie na czwartym. Kulturki. Czyli? Cześć. Ola. Cześć. I mama. Cześć. I cześć. Zepsute radyjko. No właśnie, dzisiaj coś zepsute to radyjko. Taka kakofonia, jakby dwa kanały naraz, a może nawet trzy. Cześć. A jedno się zacięło, płyta się zacięła. Kulturki. No dobra. O jakiej książce dzisiaj porozmawiamy? 26-piętrowy domek na drzewie. Cześć! 26-piętrowy domek na drzewie. Już coś ten tytuł kojarzy. Chyba coś już było na ten temat kiedyś. No był chyba 13-piętrowy domek na drzewie. Potem będzie 39, potem 58. Czyli zawsze 13 plus. Tak. To skąd się wziął ten 26-piętrowy domek? No bo oni dodali do 13. Dodali do 13, 13 i jest. Czyli 26. Co, dobudowali sobie 13 piętr? Tak, zawsze budują 13. O, to spryciarze. Co, już im się znudziło na 13 piętrach? Ja pamiętam, że tam było całkiem fajnie i śmiesznie. Tak, ale zrobili więcej. No bo jest chyba ze 107 tych piętr. No dobra, to kto jest autorem tej książki? Andy Griffiths i... Terry Denton, hej. Terry Denton to jest chyba... On rysuje, prawda? Bo to jest taka książka komiksowa. Tak, jest dużo rysunków. Bardzo dużo komiksów. Cześć! Bo ja, ale tak jak... Ale ja myślałam, że ja powiem... Andy Griffiths i... Cześć! Tak! I Terry Denton. Zachęcamy płytę, cześć! No dobra, mnie to interesuje, co na tych 26 piętrach jest nowego. Cześć! Nie było to ja wam zacytuję. Uwaga! Jest nowe... Cześć! Jest nowe... A to mój kumpelik. Przypomnijmy w ogóle, gdzie ten domek jest? Na jakim drzewie, co tam... Już mogę opowiedzieć kolejne piętra. Dodaliśmy tor wyścigowy. Tor do jazdy na deskorolkach z dziurą pełną krokodyli. Znowu krokodyle. Arenę do walk w błocie. Komorę antygrawitacyjną. Lodowisko z prawdziwymi jeżdżącymi na łyżwach pingwinami. Studio nagraniowe. Mechanicznego byka nazywa się Bolek. Maszyną o nazwie CAT, czyli kombajn automatycznie tatujący, gdybyście nie wiedzieli. Lodziarnię z 78 smakami lodów obsługiwaną przez lodadajnego robota, którego nazywam Edwardem Łyżką Ręki. Jeszcze dalej, bo tam... No i... Labirynt śmierci! Tak skomplikowane, że nikt z niego nie wrócił. Hej, mamo, nie skończyłam. O, bardzo ciekawe miejsca. Tak wygląda. To chyba wszystko już było. Nie. Ale to można całą książkę czytać. A, jednak wszystko. Przepraszam. No. No dobra, to teraz opowiadajcie, co się w tej książce dzieje. No, on najpierw chce opowiedzieć swoją historię, Terrego historię i Jill historię. A kto to jest Jill? A, była no ta Jill, faktycznie. No to ta dziewczyna, z kotkiem. Mieszka w domu, co ona ma mnóstwo zwierząt. I jak doktor Dolittle. Tak, tam. No i, i ten kot stał się... Mamo, kot kanaarek. Tak. Pamiętacie kot kanaarek? Mamo, ale ona zupełnie tak jak doktor Dolittle. Ona też rozmawia ze zwierzętami. Naprawdę? Tak. O, to fajnie. A no to w końcu jakie mają przygody?
Opowiadaj, Ola. No. Co oni tam oni najpierw chcą, on najpierw, główny ton to jest taki ten, że Andy, próbuje opowiedzieć historię, ale najpierw było takie coś. No, ten, że wiesz, jaka no, to nasza historia? Tak, już pamiętam. Ja szłem z koszyczkiem do mojej babci, a ty wtedy byłeś bardziej owłosiony i wyglądałeś trochę jak wilk. I tak, i najpierw potem opowiadał, byliśmy razem w lesie i zabłądziliśmy. I nagle natrafiliśmy na domek z cukru i postanowiliśmy go trochę podnieść, coś na stylu. A potem było, już pamiętam, ty tańczyłeś ze mną na balu i zgubiłeś bucik i musiałem cię szukać, bo... I musiałem cię szukać, on tak ten, a potem on takie, nie, to też nie jest nasza historia, a to ja już nie wiem, jaka jest nasza historia. A mnie ciekawią te miejsca nowe, które mają, coś chodzili do tych miejsc? No trochę tak, labirynt śmierci tam był też duży. No to opowiedz, co w tym labiryncie śmierci? No, w labiryncie śmierci, no po prostu jak się wchodziło, to już się nie wychodziło. Oni weszli. A weszli tam? Czy... A oni weszli. Weszli? Wyszli? Nie, oni weszli. I wyszli, dlatego że nad labiryntem śmierci była Jill z kotami. I te koty wiedziały, gdzie jest wyjście i one leciały tam, żeby ich prowadzić. Bo oni musieli pobiec, żeby za nimi pobiegł taki kapitan złego statku pirackiego, co się nazywa kapitan Drewnianogłowy. I oni musieli uciekać i oni go wpędzili w to, oni gdzieś tam skręcili, żeby go zgubić i on tam zabłądził i oni się wydostali, ale ten też się wydostał. Czyli udało im się. A mnie ciekawi też te lody. A tak! Edward Łyżkoręki. I można było sobie tak dużo lodów. A wiecie, z czym mi się kojarzy Edward Łyżkoręki? Był taki film, znaczy jest nadal, to jest stary film, Edward Nożycoręki. O takim... takiej postaci, która miała zamiast rąk, zamiast palców miała nożyczki. I to się nazywało Edward Nożycoręki. No, puścisz taki film był. No, ja nie wiem, czy to jest taki film dla dzieci. Już nie pamiętam, od ilu on jest lat. Ale ja ci mam opowiem, że... I on tak pamiętam, że wycinał te krzaki w różne kształty. Ale oni tam, nie wiem, w której to części, ale było takie coś. Ale powiedz o tych lodach. Jakie tam smaki były? Tam były wszystkie tylko smaki świata. Na przykład Terry sobie wziął jedną gałkę pojedynczo jedną gałkę czekoladową, dwie gałki podwójnie czekoladowe i trzy gałki potrójnie czekoladowe. A, to dużo czekolady. Tak. W czekoladzie. No, na przykład, że tam są też... Ja pamiętam, że chyba niewidzialne smaki są. Paliwowe. Niewidzialne są, truskawkowe, o smaku tęczy, o smaku, nie wiem, jakichś duchów. A jakie są wasze ulubione lody? Czekoladowe! Maj? Ja nie mam, ja lubię... lubię ten mango marakuja, ten ciasteczkowe, oreowe. Ja lubię wszystkie. Kokosowe. Zasadniczo wszystkie. Nie, no ale moje ulubione to oreowe i kokosowe. I mango marakuje. Uh-huh. A moje to czekoladowe. Ola zawsze bierze czekoladowe. A jak mam wziąć trzy gałki, no to biorę czekoladowy, śmietankowy i truskawkowy. Tak jak na większości takich obrazków jakiś ten. Tak jak ma. Klasyka. Klasyka. A ja zawsze biorę, że ja prawie zawsze biorę mango marakuja, ciasteczkowy i ten cytrynowy. Truskawkę też często bierzesz. Nie, czekoladę. Tak, też. Czekolada! No dobra, to jakie jeszcze miejsca na drzewie były fajne? No. Mi się podoba jeszcze arena do walk w błocie. No ale tam. Kto tam walczył w tym błocie? Nie wiem. A Dietery! O tym nie było w tej arenie. A miejsce do tatuowania? Też słabo. Słabo? A studio nagrań, co nagrywali? Studio... Jaką muzykę grają? Nie wiem, ale ja... Ale... A ja bym wymyśliła taką muzykę. Maja! To też kiedyś Maja w studio nagrań, ale w innej książce było tam,
naukowcy odkryli, że Terry jest straszliwym głąbem. Naukowcy odkryli, że Andy jest jeszcze większym głąbem. W studiu nagrań. Tak, w studiu nagrań. To takie małe studio nagrań jak my, na dywanie. My siedzimy na dywanie i mamy na środku mikrofon i sobie ale zazwyczaj nagrywamy. Nagrywamy na łóżku. Zazwyczaj tak, ale dzisiaj siedzimy na podłodze. Na dywanie. Na dywanie. I sobie nagrywamy. Ale w sumie... Podróba. Podróba studia nagrań. No to taka podróba studia nagrań. Dobra. Jaka jest wasza, Ola, ulubiona twoja historia z drugiej części? Najśmieszniejsza. No, jak oni robili operację rekiną, żeby wyciągnąć z nich bokserki Terry'ego. Ale co, kroili je? No, tak. Naprawdę? Tak, i im robiła taką operację. I wyciągali im tam zjeli? I im robiła takie operacje. Znaczy to wyciągali i potem musieli je zaszyć. A jak to się stało, że rekiny zjadły bokserki? Dlatego, że Terry i postanowił je... uprać i powiesił je na tak wielkim haku i nadudał w oczku z rekinami. Mógł to zrobić w basenie. Ale no zrobił to w oczku z rekinami i wtedy... W pralce mógł to zrobić. No mógł. No mógł, ale postanowił uprać tam. No i wtedy rekiny pomyślały, że to jakieś jedzenie i zjadły. O nie, najgorzej. I Jill musiała im robić operację. To smutne, to smutne. A Maja, która twoja ulubiona była historia? Jak oni weszli do tego śmierci. No. Tego labiryntu? Aha. A jeszcze było takie fajne, że oni musieli się pozbyć tej całej bandy piratów i Jean sobie przypomniała, że jest taka pioseneczka o właśnie takich piratach i kapitanie i co się z nimi wszystkimi stało. I to było takie podobne jak do takiej pioseneczki, co jest, że byli sobie na łóżku i nagle jeden spadł. Maja że 10 małych, tak? Jak to że było? 10 strasznych piratów, coś tam, coś w tym stylu. I tak każdego się pozbywali. Jumping on the bed. Tak, aż w końcu w tym kapitanie było, że kapitan pobiegnie do labiryntu śmierci i już nie wyjdzie. A to było takie specjalnie jak do domku na drzewie, bo wszyscy ci piraci, bo w tej piosence były akurat takie z domku na drzewie, że na przykład coś tam w fontannie z czekoladą. Lody czekoladowe, potrójnie, fontanny z czekoladą. Ja bym chciała być na takim jeszcze domku. Jeszcze był basen z czekoladą. I basen z czekoladą, ojejku. Ja bym chciała być na takim domku na drzewie. A wy? Ja bym chciała być na dziwnie. Nie, fontanna była z oranżadą. Ja bym chciała mieć 100, 100, 100 jakiś. Że pięter mieć? Aha. No to niebawem będzie. Tam jest w trąbę muzatu. Później będzie, tak? 39, no. 52 i tak dalej. Mamy nawet tam 130 już któreś, prawda? Nie, 107 chyba. No, ale tam jeszcze później jest więcej. To co ci się, Ola, najbardziej podobało w tej książce? No, mi się podoba, że to jest takie śmieszne, komiksowe. Bardzo lubię tą serię. Ale też się bardzo szybko czyta, prawda? Bo właśnie jest dużo rysunków. To jest taki komiks. Są głównie rysunki. Mimo tego, że ta książka jest dosyć gruba. I ma dużo bardzo treści, ale też w obrazkach jest dużo treści. Tak. I obrazki są takie bardzo śmieszne. I w ogóle cała książka jest śmieszna, super. No. O, jeszcze mi się podobała taka historia. Znaczy to, że on opowiadał ten Terry, że jak on, bo on i Andy uciekli z domów. Bo oni byli, bo na przykład... Andy miał taki ten, że rodzice mu nie pozwalili na bardzo wiele rzeczy. Zawsze mu kazali myć zęby, jeść jakieś tam brokuły, groszek, a on tego nienawidził. I postanowił uciec z domu. Zęby mu kazali. Tak. To dopiero terroryści. Tak. A kto? No, rodzice. Tak. A Terry miał jeszcze gorzej. Dlatego, że tam rodzice codziennie chodzili do pracy i robili mu straszne, po prostu pilnowali go, żeby nic mu się nie stało. Cały dzień musiał siedzieć na fotelu, cały wbijany, musiał mieć, on w ogóle miał majtki takie nadmuchiwane, jakby jeszcze mu się coś stało. Alarmy przeciwpożarowe, przeciwalarmowe, przeciwwodne, przeciwpowodziowe, przecież jak, w ogóle wszystko co się da i nawet było przeciwalarmowe.
Czyli co, rodzice się tak o niego bali? Że miał nadmuchiwane gacie? Tak, i w ogóle nie, i w ogóle cały przypięty do tego fotela. Nie mógł się fotel, ruszać? Tak, w ogóle nie mógł się ruszać, bo to by było niebezpieczne. Musieli mu dawać w kropówkach jedzenie, bo jedzenie też mogło być niebezpieczne. I picie też, więc wszystko w kropiówce. I dlatego oni uciekli? Tak. I mieszkali w domku na drzewie? Tak, Terry uciekł i Anne uciekł tak, że płynął po rzece na takim wybuchanym łabędziu, Anne tak miał, a Terry chyba też. Nie, Terry płynął na swoich nadmuchiwanych gaciach. Musiał śmiesznie wyglądać w takich gaciach, co? Tak, bo gacie były większe od niego, się nadmuchiwały. Super. Super. Komu polecacie tę książkę? Wszystkim! A szczególnie mamie kulturce. Mama, kultura. Ej, czyli... Maja, zostaw mnie. A czyli... możemy powiedzieć twoje imię? Możecie. Kasia! To straszne. Komu polecamy? Wszystkim dzieciakom, które chcą się pośmiać trochę, co? Tak. Nie. Książka jest naprawdę zabawna. Nie polecamy dzieciakom. I taka, bym powiedziała, mocno... działająca na wyobraźnię, bo jest dużo takich szalonych pomysłów, a jednocześnie można zobaczyć, jak sobie Terry wyobrażał to wszystko, o czym napisał Andy. Tak? Czyli wszystko jest na rysunkach. Rysunki są takie bardzo fajne, śmieszne. Dlatego że autorzy jakby malują tutaj siebie. Dokładnie, robią to jest tutaj super, siebie. Wymyślają swoje przygody. Wymyślają takie o swoich nieprawdziwych przygodach, ale jakie by chcieli mieć. No właśnie, jako dzieci, prawda? No bo teraz, jak już są dorośli, to pewnie jest im ciężko realizować takie przygody. Ciężko jest mieć domek na drzewie. O, daj! Jakby na przykład mama miała takie gacie nadmuchiwane, albo Ola. Maja, no. Ola. A jakbyś ty miała, to po prostu. Może istnieją takie, musimy sprawdzić. Przydałyby nam się na wakacje, co? Takie nadmuchiwane gacie, byśmy sobie weszły do morza i byśmy sobie tak unosiły. No nie, bo one się od razu włączały przy kontakcie z wodą. No właśnie, no to byśmy weszły do morza i by się uruchomiły, byśmy sobie płynęły. Ale w ogóle nie byśmy, byśmy nie były mokre, bo to, bo one, bo te gacie są po to, żeby nikt nie był mokry. Aha. Czyli w ogóle nie moglibyśmy się zamoczyć. No to jak on pływał w tych gaciach? No on nie pływał, on był cały suchy. To taki kostium. No nie, bo tylko bo tak gaci, taka jakby wielka pufa się robiła. A, i tak się trzymała na powierzchni, no to super, to byśmy mogli tak sobie leżeć na morzu i by nas tak unosiły tylko fale. I byśmy tak zastały i zapłynęły na koniec oceanu. Albo jezioro jakieś. Super. Nie, by się po prostu coś wydziurawiło gdzieś i no byśmy właśnie wpadły do oceanu. Już niedługo jedziemy nad morze, to przydały nam się takie gacie. Nie, ja mam takie wielkie kółko nadmuchiwane od Oli. No, dostałaś w momencie. Ale tak długo trzeba pewnie nadmuchiwać. No na pewno. Będziemy musieli wypróbować. Chyba czas zakończyć ten odcinek. No to pa. I powiedzieć pa, pa. Pa. Płyta, cześć. Cześć! 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 Cześć!